zakresie finansowania opery Carmen. I tak, macie panowie, może tak, w pozycji zużycie materiału wykazano zaksięgowaną kwotę 226 712,84 zł. W rozliczeniu z miastem, tak jak policzyłem, wykazano kwotę 240 724,21 zł. Różnica wynosi 14 011,37 zł nadwyżki. Z czego to wynika? Już wyjaśniam. Idzie do zaksięgowania. Jako usługę zawarte w umowie z miastem Białystok, to są poszczególne pozycje, które rozliczamy na podstawie faktur, które są załącznikiem na potwierdzenie kosztów, które poniosła opera. To zestawienie, które mają Państwo z Urzędu Marszałkowskiego, było to zestawienie salt kontowych, rzeczy zaksięgowanych na dany moment, to było bodajże 15 października, wtedy to pismo było składane, znaczy były przygotowane dane na odpowiedź radnego wojewódzkiego. W związku z tym te kwoty nigdy nie będą tożsame z tym, co my rozliczamy z miastem Białystok. Z miastem Białystok rozliczamy się na podstawie faktury. Faktury, która de facto wpłynęła do opery, którą składamy do miasta jako załącznik i na podstawie tych wszystkich faktur rozliczamy usługę, którą wykonujemy na rzecz miasta. Natomiast salda księgowe są czymś zupełnie innym. To są materiały, które są na przykład na przerobie jeszcze w danym momencie, które nie są jeszcze de facto w tym danym momencie zaksięgowane na saldach księgowych. I tak naprawdę kwoty, te, które są złożone w tym zestawieniu sald księgowych, nie będą tożsame z fakturami, które de facto zostały do Was złożone na dzień składania protokołu do Urzędu Miejskiego. Ja chcę tylko tak jeszcze kwestię uzupełnienia, bo my dokonując zakupu danej usługi, my nie zakupujemy wszystkiego, co jest związane z produkcją karną, tak? Mamy tak poszczególne punkty, które zakupujemy, tak? I potem z tego się rozliczamy, czy to zostało. Nasz budżet, który złożyliśmy do Państwa, opierał na 1 375 000 zł. De facto rozliczenia, które złożyliśmy do Urzędu Miejskiego, opiewały na 1 319 000 zł, bo na dzień 30, wtedy na 5 wychodzi protokół bodajże października odbioru, natomiast my składaliśmy chyba bodajże na 30, jakoś na koniec września, i złożyliśmy te faktury, które de facto mogliśmy złożyć do Państwa do rozliczenia, w poszczególnych pozycjach, które zostały wynegocjowane z Państwem. Dlatego porównywanie sald księgowych, te, które w danym momencie wygenerowaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego, i rzeczy, które zostały rozliczone na podstawie załącznika i faktur wszystkich do Państwa złożonych, nigdy się nie będą spinały w danym momencie. Państwo wzięli od nas salda księgowe na 15 października. Jakbyście wzięli na przykład salda księgowe na koniec roku, to rzeczywiście te wszystkie pozycje byłyby już normalnie zaksięgowane w naszych księgach. To było w środku okresu naszego rozliczeniowego. W związku z tym już widać, że koszty są większe, bo są te koszty, które musieliśmy ponieść na rzecz opery. Natomiast te faktury, które do Państwa zostały złożone, były złożone w określonych pozycjach, czyli honoraria, dekoracje, kostiumy, i tylko w tych mogliśmy złożyć na dzień wpływu faktury de facto do nas, do opery, którą przekazaliśmy od razu do Urzędu Miejskiego. One nie będą tożsame, panie przewodniczący, nie da się, że tak samo przy halowej, tak samo przy każdej innej produkcji, które były w danym momencie Państwo rozliczane, zawsze my składamy fakturę, a faktura, kiedy jest dopiero zaksięgowana, de facto wchodzi na nasze konta i wtedy dopiero by się to wszystko zgadzało. Bardzo ważne, co Pan powiedział, bo to potwierdza to, o czym mówię już od 2 lat, że powinniśmy wspierać instytucje, między innymi Pana, nie w postaci zakupu usług, w postaci dotacji celowej. To była dotacja celowa. Troszeczkę inaczej by wyglądały te rozliczenia, bo sam Pan powiedział, że wyliczacie się jedną fakturą, a tutaj trzeba było wszystkie faktury przedstawić. Zresztą tak chyba z ministerstwem się Państwo rozliczacie, co rozumiem, także to nie byłoby żadnym nową. Proszę. Minister z tego, co wiem, jest współprowadzący, prawda? To jest zupełnie co innego. My dotację celową możemy dla swoich instytucji kultury przekazać, natomiast dla instytucji, dla której nie jesteśmy prowadzący, nie mamy takiej możliwości. W związku z tym dlatego jest taka różnica. No więc już odpowiadam, żeby nie wymyć ten temat. W zeszłym roku specjalnie zorganizowaliśmy między innymi po to, żeby dowiedzieć się, jak to wygląda w innym samorządzie. Wrocławskiej. Tam to jest rozwiązane w ten sposób, że miasto Wrocław wpisuje. Dlatego też bardzo dziękuję, że Pan Marszałek został jeszcze na początku komisji. To jest bardzo ważne, że miasto Białystok podpisuje z Urzędem Marszałkowskim.
marszałkowskim porozumienie na wsparcie dotacji celowej do projektu Harmonii Podlaskiej i temat jest rozwiązany. Tak to funkcjonuje w Wrocławiu, tak to funkcjonuje w Gdańsku, z tego co wiem, czy nawet samo Toruń. Miasto podpisuje z Urzędem Marszałkowskim porozumienie i na podstawie tego porozumienia jest przekazywana dotacja celowa. Tak to w Polsce się dzieje, także myślę, że jak będziemy rozmawiać, a na pewno będziemy rozmawiać o roku 2018, jeszcze w ciągu tego roku, bo między innymi ta dzisiejsza komisja, mam nadzieję, że doprowadzi do tego, że już zaczniemy rozmowy o ewentualnych jakichś inicjatywach w roku 2018, to dobrze by było właśnie pomyśleć o takim rozwiązaniu. Ale wracając do mojego pytania, no ja rozumiem, jakby była mniejsza ta kwota zaksięgowana, ale wydano więcej niż zaksięgowano. Nie rozumiem. Faktury, ale dobra, nie będę drążył tego tematu. Ja jeszcze najwyżej na piśmie poproszę. Dobrze, o, bardzo proszę. Kolejny temat. Z informacji przedstawionych przez Urząd Marszałkowski wynika, że za operę Carmen pan dyrektor zainkasował 27 tysięcy złotych jako producent. Chciałbym zapytać, z jakich środków? Urzędu Marszałkowskiego. Znaczy Urzędu Marszałkowskiego. Budżet opery, de facto dotacja podmiotowa, która wpływa do Urzędu Marszałkowskiego. I w tych zaksięgowanych kwotach, gdzie ona się znajduje? Tutaj co pan przedstawił? Najprawdopodobniej ona jest w wynagrodzeniach bezosobowych. Dziękuję bardzo. I teraz jeszcze kolejna sprawa. Z pisma pana dyrektora wynika, że ze środków Opery Filharmonii Podlaskiej opłacono usługi zakwaterowania, reklamy, usługi transportowe, wynagrodzenia osobowe, ubezpieczenie. W sumie kwota 88 046 zł 22 grosze. Ponadto usługi pozostałe, kwota zaksięgowana 728 530 09, rozliczona z wyjazdem 714 408 56 groszy, co daje kwotę 14 121 zł 53 grosze, i kwota wynagrodzenia bezosobowe rozliczona, zaksięgowana zgodnie z pismem 317 166 zł, i objąć kwotę rozliczoną z miastem 290 367 zł, daje kwotę 26 799 zł, co daje kwotę 40 920 53 grosze. Te kwoty dodając razem wychodzi 128 966 zł 75 groszy, a podał pan kwotę 114 955 zł 38 groszy, wynikającą z różnicy między rozliczeniem z miastem a kwotami zaksięgowanymi. Skąd ta dysproporcja? Rozumiem, że pewnie z tego samego powodu, co pan przed chwilą powiedział. Okej. I jeszcze parę pytań, na które wcześniej nie dostaliśmy odpowiedzi. Ja to nie pytałem, ale pan na pewno takie informacje posiada. Chciałem się dowiedzieć, ile spektakli zagrano opery Carmen, bo pewnie już wszystkie odegrano. Nie, panie przewodniczący, ja mam termin bodajże do 30 marca 2018 roku na zgranie całej puli 50 spektakli. W związku z tym przewidziany jest w tej chwili set kolejny Carmen i najprawdopodobniej do końca tego sezonu artystycznego uda nam się zgrać w tej chwili wszystko to, co mamy zakontraktowane z Państwem, czyli z Urzędem Miejskim, natomiast to nie znaczy, że tytuł zostanie zdjęty. Z tego względu, że 55 spektakli, tak? 50 mieliśmy bodajże będzie traktowane z tego, co pamiętam. Mogę się mylić. 50 bądź 50. Wydaje mi się, że 50 zgodnie się tego czego. A jakie wpływy z biletów z jednego spektaklu? Z głowy mogę strzelić między 50 a 60 tysięcy w zależności od frekwencji, która się zgadzają na widowni. Mniej więcej tyle wychodzi, jeżeli chodzi o nasze przedsięwzięcia artystyczne. Dobra, to ja jeszcze te pytania. Jakby pan przewodniczący i ewentualnie. Dobra, okej. Księgowo robi wyciąg skąd są księgowe.
Tak, i będę chciał też wiedzieć, jakie są koszty jednego z etapów. Akurat o tą konkretną operę, żeby była jasność. Ja bym chciał od początku do końca już wyjaśnić tą sprawę opery, rozruszenia opery Carmen, żebyśmy mieli czystą, białą kartę i żebyśmy mogli rozmawiać już o roku 2018 i kolejnym. A dając zaczątek do tej dyskusji, pojawiła się informacja, też chciałbym zapytać właśnie korzystając z obecności pana marszałka, pan chyba skarbnik zwołał konferencję prasową, na której zakomunikował opinii publicznej, że jest propozycja zlikwidowania opery Filharmonii Podlaskiej. Nie zgadzamy się do tego odnieść. Kompletnie nie będę się do tego odnosił, to jest samodzielna wypowiedź skarbnika podpuszczonego przez obiektyw, który w operze zaglądając nie uzyskał żadnej odpowiedzi. Natomiast jak Państwo założycie i zerka na pana prezydenta, ani z miastem Białystok takie rozmowy nie są prowadzone i takie rozmowy nie są prowadzone do niczego. A są takie intencje? Panie przewodniczący, ja może odpowiem. Ja przepraszam. Myślę, że to jest taki moment, nie mówię akurat o operze Filharmonii, ale w której może warto byłoby podejść do instytucji będących w mieście Białymstoku pod kątem dyskusji, które może na swój sposób moglibyśmy prowadzić wspólnie, a które niekoniecznie. Mówię o tym, że w 1998 roku przy przekazywaniu odpowiedzialności za instytucje kulturalne ze strony rządowej pod samorząd. Mam takie poczucie, że te instytucje w mieście Białystok były tylko przekazywane, nie wiem według jakiego klucza, tak? Bo to jest w żadnym mieście wojewódzkim za każdym razem jest różne. To jest proste pytanie. Teatr Lalek jest wasz, teatr dramatyczny jest nasz. Galeria Arsenał jest wasza, Muzeum Podlaskie nasz. No więc szczerze, z punktu widzenia pewnej takiego funkcjonowania, to chciałoby się zapytać, czemu Galeria Arsenał z racji zasięgu nie powinna być wojewódzka, a teatr dramatyczny, na temat dramatyczny, jednak z charakteru bardzo lokalnego, bo nie ściąga on tak jak opera z całego regionu właściwie, czy nie powinien być miejski. I myślę, że swoistego rodzaju takie dyskusje się pojawiają, tak samo jak wspomniany Wrocław. Tak, tam też są pewne w różnych miejscach rozwiązania takie, że Filharmonia jest miejska opera i tak dalej. Więc myślę, że traktujmy to jako cultural fiction, bo takich dyskusji nikt nie prowadzi, naprawdę ani z miastem nie rozmawiamy, ani z nie prowadzimy wewnętrznie. Natomiast tak jak w przypadku opery, to nie ma co ukrywać, pojawiła się dyskusja w pewnym momencie, czy może ze względu na te problemy związane z corocznym finansowaniem, czy nie rozmawiać na temat zaproszenia miasta Białystok do współprowadzenia opery, tylko to jest bardzo odpowiedzialna decyzja, bo jak się Państwo domyślacie, mamy część instytucji współprowadzonych z ministrem kultury. Naprawdę oceniam tę współpracę wysoko, także teraz. No nie, akurat to jest naprawdę wyjątkowy obszar, w którym polityka jakoś została zsunięta na bok. I mówię tutaj akurat o Teatru Dramatycznego i konkursu na dyrektora. Współpracujemy, czy nie radnie, poza referendum. No natomiast warto zwrócić uwagę, żeby było jasne, to bardzo chętnie na to wchodzi. Chodzi o to, że współprowadzenie oznacza dwóch gospodarzy. Dwóch gospodarzy to jest zawsze problem. A tutaj byśmy weszli jeszcze w system na trzech. Ale historycznie, jak Państwo pamiętacie, są na takich historycznych zdjęciach, kto pokrywał kamień węgielny. Tam wszyscy święci stawali z poziomu marszałkowskiego i z poziomu miasta, wojewoda, posłowie, senatorowie świętej pamięci, z senator Putra obecny, tak? I wszyscy deklarowali chęć współtworzenia tej opery. To jest trochę takie zobowiązanie naszych poprzedników do tego, żeby tutaj myśleć o tej operze jako o wspólnym dziele. Ja bym naprawdę cieszył się, jakbyśmy szukali takich ścieżek. Natomiast panie radny, konkurs ma to do siebie i Państwo też tutaj siedzicie na różnych komisjach konkursowych, tak? Jeżeli jest przeprowadzone, ja też jako członek komisji miałem prawo do wystawiania pewnych ocen i opinii, natomiast jeżeli pojawia się też w czasie komisji pewne zastrzeżenia, uwagi, to one są były wskazywane przez nich. Chciałem zauważyć, że nikt tutaj, jak w przypadku, nie wiem, Wrocławia chociażby wspomnianego, tak,
nie łama procedur, tylko odbyła się regularna sekwencja zdarzeń. Po wpłynięciu skarg zarząd stwierdził, że robimy nowy konkurs. Wojewoda rozstrzygnięciem spróbował to odwrócić. Poszliśmy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie dyskutujemy dalej, bo z wyrokiem sądu zaakceptowaliśmy go i dyrektor Półtorak jest teraz dyrektorem. Więc tutaj nie ma co szukać, szczególnie okej, z jednej strony spraw politycznych, ale z drugiej strony, tak zerkam na radnego Madrasa, który akurat zrozumie to zdanie, trudno jest oddać placówkę, co nam się teraz niestety, ale czkawką w kilku momentach odbiła, z 4,5-milionowym budżetem, 70 pracownikami, człowiekowi, który w życiu nawet zastępu harcerskiego nie ma. On to doświadczenie dopiero nabywa, będziemy go w pełni wspierać, ale teraz już po pierwszych ruchach widzimy, że pewnych umiejętności i wiedzy brakuje i dla nas jako organu prowadzącego to oznacza naprawdę duży nakład pracy, ale dalej powtarzam, akceptujemy wyrok sądu i z obecnym dyrektorem będziemy współpracować. Ja bym już zastępowym, panie marszałku. Ale żebyśmy nie kończyli w takich smutnych nastrojach, ja chciałem pogratulować panu dyrektorowi podpisanej umowy z artystami z Białorusi. No właśnie chciałem powiedzieć, to, jeżeli chodzi o kwestię likwidacji, ewentualnie filharmonii czy rozpierania, to przecież ja dopiero podpisałem właśnie współpracę z Mińskiej Filharmonią. O, i już widziałem reklamę Cyganerii. Także skarbnik, no to też nie jest jakąś przypadkową osobą i puszcza takie informacje. Przestrzeń publiczną. Na skarbie to coś powiedział. No, czy pan prezydent. Proszę, ale... Prosimy, panie prezydencie. Dziękuję. Ja poproszę tutaj wartkowo pan marszałek Krzyzno. Myślę, że jest też kluczowa, bo kwestie związane z uporem harmonią z Obaską dotyczą tak naprawdę też kwestii związanej z instytucjami kultury. Ja się nie zgadzam, że kiedy kontrolowany terytorium można było go dokonać w sposób zupełnie inny, bardziej sensowny. Muzeum historyczne na przykład, czyli znajdował się w ramach miasta, przystępcie miejską. Można wtedy byłoby się zastanowić, czy powinno powstać Muzeum Historii Białegostoku, na przykład placówka, której w naszym mieście nie ma, to już jest zupełnie nic innego, Muzeum Pamięci Syrii. Natomiast jeśli chodzi o tę propozycję, którą wyartykułował pan skarbnik województwa, pan Bryko, trochę tak traktuję jako takie jakieś tam political fiction, bo już się zastanawiałem, że żaden nas w Polsce nie płaci harmonii własnej. Pierwsze, po drugie, jak rozwiązać kwestie związane z zakupem usług przez operę, jeśli chodzi o harmoników. Nie, to się zaraz funkcjonuje. Jakby to się miało Natomiast mam nadzieję, że ten pomysł, który jest moim zdaniem pomysłem głównie osoby, która zarządza finansami, czyli szuka oszczędności, chce ciąć koszty po stronie województwa podlaskiego, to myślę, że nie jest pomysłem do końca przemyślanym od strony organizacyjno-prawnej, od strony funkcjonowania instytucji kultury. Ja rozumiem argumenty skarbnika, że chce wszędzie, gdzie to możliwe, szukać. Uciąć koszty. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze? Chyba wyczerpaliśmy. Także bardzo serdecznie dziękuję za tą dzisiejszą obecność i dyskusję. Była ona bardzo ważna. Mam nadzieję, że będzie zaczynać do dalszej współpracy i dalszych rozmów. Tak jak podkreśliłem, myślę, że jedną z komisji jeszcze przed wakacjami byśmy chcieli zrobić kontaże Filharmonii Podlaskiej. Tylko pan dyrektor, żeby nam wcześniej dał znać, kiedy będzie gotowy do rozmów o 2018 roku. Jeżeli chodzi o nasze główne flagowe rzeczy, które chcemy zrealizować w 2018 roku, to możemy w każdej chwili. I jest przecież. Albo czy jeszcze ustalimy, czy to będzie teraz chyba w marcu, czy w kwietniu będą sprawozdania, tak? Sprawozdania będą, tak? Tak. Panie dyrektor, kiedy w marcu będą sprawozdania naszych jednostek? Marzec, kwietnie. No to zrobimy w maju bądź w czerwcu, żebyśmy zrobili sobie kwietnia. Prezydent wyrazi. Jeżeli oczywiście prezydent wyrazi zgodę, bo różnie to
stąd wyraźnie być. Ja chciałem, czeka kolejna osoba na nas. Ale to także dziękujemy bardzo, żeby już nie zatrzymywać się Państwa. Panie Przewodniczący, ja właśnie zgłaszam wniosek, żeby przesunąć sprawy różne, żeby Pani Elżbieta mogła wypowiedzieć się. A wybór kandydatów po wypowiedzi Pani Elżbiety. Czy Państwo radni się na to zgadzają? Tak. W punkcie sprawy różne nie ma kolejności, więc myślę, że wybór kandydatów. Nie ma. A to musimy w takim razie zmienić porządek obrad. To kto jest za tym, żeby przesunąć te punkty? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Punkty zostały przesunięte. Jeden się wstrzymał. Ja nie głosowałem. A jeden nie głosował. Oddaję głos Pani Elżbiecie Karczewskiej. Bardzo dziękujemy za przybycie. No troszkę długo Pani musiała czekać na tego, burzliwa dzisiejsza komisja, także proszę bardzo. Proszę Państwa, sprawa, z którą przyszłam, w sumie jest banalna na tyle tych spraw, które Państwo załatwialiście, roztrząsaliście i z pewnym zakłopotaniem przystępuję do relacjonowania. Nazywam się Elżbieta Karczewska, pracuję w filii bibliotecznej numer 14 Esperanto. Od 30 lat władam językiem Esperanto i muszę powiedzieć, że jestem nim zachwycona. Ubolewam nad tym, że w ubiegłym roku po ciężkim wypadku byłam długo nieobecna wtedy, kiedy budowano budżet Książnicy Podlaskiej, w której jestem zatrudniona, ponieważ rok 2017 jest rokiem, w którym wypada setna rocznica śmierci Ludwika Zamenhofa. W ubiegłym roku rzuciłam hasło, aby zorganizować konferencję naukowo-informacyjną dla mieszkańców Białegostoku na temat Ludwika Zamenhofa, ponieważ to wszystko, co dla Państwa jest rzeczą wiadomą i normalną, dla wielu osób jest czymś absolutnie nieznajomym. Dało mi się przekonać takie osoby jak panią Ilonę Kutny, panią profesor ze studium interlingwistyki z Uniwersytetu w Poznaniu, która prowadzi studia w języku Esperanto na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, aby była jednym z prelegentów na tej konferencji. Drugą z prelegentów będzie pani Barbara Despinay z Uniwersytetu Sorbona 1 w Paryżu, która będzie opowiadała o relacjach Światowego Związku Esperantystów z innymi organizacjami światowymi o współpracy. Trzecim profesorem, którego udało mi się pozyskać na tą konferencję, jest profesor Walter Żelazny, socjolog, który opowie z Uniwersytetu w Białymstoku, który opowie o pochodzeniu Ludwika Zamenhofa. Do tego namówiłam również redaktor naczelną Radia Esperanto z Warszawy, panią Barbarę Pietrzak. Jak Państwo wiecie, do roku 2006 język Esperanto był na oficjalnej liście języków obcych, a rozgłośnia esperancka była jedną z rozgłośni Radia Polonia nadawanych na zagranicę. Pani Barbara Pietrzak opowie o dzisiaj funkcjonujących rozgłośniach esperanckich na terenie całego świata. Udało mi się namówić byłego kustosza Muzeum z Krakowa, panią Lidię Ligenzę, naszego tłumacza książek, aby przyjechała i na konferencji opowiedziała o pracy tłumacza w dzisiejszych czasach, nadal wydawane są książki w języku Esperanto, jak również pana Tomasza Chmielika, członka Esperanckiej Akademii Literatury. Kiedy po długiej 8-miesięcznej nieobecności wróciłam do pracy, poszłam do pani dyrektor książnicy, powiedziała